MadiBadi Hour, kolejny odcinek, już chyba 29. Zapraszam do subskrybowania kanału Tuba FM na YouTube, do komentowania, szerowania, lajkowania oraz do obserwowania MadiBadi Hour na Spotify i innych serwisach streamingowych. Hour. Dzisiaj moim gościem, czy gościnią? Yy, obojętnie, mogę być gościem. Dzisiaj moją gościnią jest Daria Zawiałow. Chyba nie będę robił notki biograficznej przy Twoim <laughs> nazwisku. Okay. A ja chciałem zacząć od pytania, jak to jest być popularnym. Czy jest ci z tym dobrze? Różnie. Różnie. W zależności od sytuacji i w zależności od tego, jak to się. na jakim etapie byłam życiowo, w tym momencie jest tak, że jakby przyzwyczajam się do tego. Mam tak na zasadzie, że czasami jest to dla mnie dziwne. Na zasadzie idę, nie wiem, w sobotę rano y, w, w tłustych włosach do warzywniaka y, w dresach, z opatulona w szalik i kupuję pomidory, i słyszę, że ktoś mówi, że ktoś. Patrzy się na mnie, że coś mówią, szepczą, uśmiechają się że i Ty jesz pomidory też I jak wtedy ludzie. mam tak na zasadzie: "Boże, o co wam chodzi? przecież jestem zwykłą bawą, która kupuje pomidory", więc jakby mm, czasami jest ciężko do tego y, przywyknąć, ale oswajam to. Może tak. E, ale nie jest też tak, że to był jakiś e, taki twój e, cel od tak naprawdę e, w wieku 8 lat. Celem było tworzenie muzyki, yy, możliwość tworzenia, możliwość wydawania albumów, możliwość spotykania się ze słuchaczami na koncertach, koncerty. koncerty to był mój taki główny cel. Uwielbiam, yy, uwielbiam tą energię, którą, która i, i wszystko, cały jakby anturaż w ogóle koncertowania, wyjazdy, spotkania z zespołem. Spotkania ze słuchaczami, to co dzieje się na scenie, to co dzieje się, się później, przecinanie się na backstage'u z bliskimi. Jakby wszystko to jest po prostu fantastyczne, więc to raczej był mój cel. Mniejszym celem popularność była. W sensie jakby no, nie jestem chyba, wydaje mi się, taką typową celebrytką. Pytanie, raczej... czy da się nie być celebrytą, będąc y, tak wysoko? Myślę, że da się to w miarę rozgraniczyć. Jakby o mnie nie piszą jakieś takie y, y, portale plotkarskie no, y, czasem, ale nie jestem u nich na świeczniku. O tak, w ten sposób, więc jakby no. Y, staram się też nie czytać tego, jak, jak, jak już ktoś coś pisze, no to trudno, no, no pisze. Chociaż zdarza się tak, że no. Gdzieś coś przeczytam i no jestem tylko człowiekiem, więc mnie też niektóre rzeczy mogą zaboleć, zwłaszcza jak są totalnie wyssane z palca, A no. zastanawiałaś się, e, hmm, nawet nie wiem jak to powiedzieć. Bo chciałem wymienić e, m, twoje sukcesy, wszystkie diamentowe płyty, których jest bardzo dużo, wszystkie platynowe. Dobra, wymienię. Podwójny diament, pojedynczy diament, potrójna platyna, pięć podwójnie platynowych. To dotyczy płyt i singli, trzynaście platynowych, pięć złotych. Nie mówiąc o Fryderykach. Wow, to ja? Tak, nie mówiąc to o Fryderykach, nagrodach, konkursach, festiwalach, wszystkich programach, w których brałaś udział. E, zastanawiam się tak po prostu artystycznie i e, ambicjonalnie w podejściu do samej siebie. Co jest dalej po tym? Czy cię to nie mm, przeraża trochę, że jesteś gdzieś już przy ścianie tego, co można osiągnąć? Chyba nie. Nie. Jakby to też teraz jakby po tym, jak Dawciu Dawid podsiadło. Mm, przesuwa tą granicę. Przesuwa granicę i jakby zagrał stadiony, co jest w ogóle absolutnym kosmosem i jestem mega dumna z tego, gdzie on po prostu jest. To jakby ja odnoszę się do tego, dlatego, że miałam kilka takich pytań przy okazji premiery albumu Dziewczyna Pop, czy ja właśnie czekam na te stadiony i wydaje mi się, że nie jestem w, w tym miejscu, w sensie jakby nie, nie myślę o tym. Jakby na chwilę obecną mam coś takiego, że prze, przeraźliwie się cieszę że w ogóle wyprzedajemy takie m, obiekty jak Torwar w Warszawie, czy inne hale, że, że teraz gramy trasę 9-2 i te hale m, to już jest, to już są tysiące ludzi, którzy przychodzą na te koncerty i to, jest, i to jest fantastyczne, więc jakby chyba nie wydaje mi się, żebym. Wiadomo, że trochę taki jest, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Yy, z całą pewnością, ale, ale nie jestem tam i, i, i bardzo cenię sobie, jeśli, jeśli ludzie po prostu odnoszą takie sukcesy. I, i, I w ogóle fantastycznie, że są artyści w Polsce, którzy mogą być jakby sprzedawać takie obiekty, jak właśnie stadiony, bo to jest po prostu absolutnie niesamowite, że, że polska muzyka, która jest dobrą muzyką, Wartościową muzyką, ambitną muzyką. Jakoś tak się broni i, i ludzie chcą tego słuchać. To jest to jest piękne. Ale ty jesteś już, to wydaje się, powoli na przedsionku tych stadionów, bo też widziałem, że masz panie Ergo Arenę, hale stulecia, czyli takie obiekty też już, które są czymś więcej niż kluby, więc ta trasa nie tylko w Warszawie na Torwarze, ale ogólnie w całej Polsce idzie szeroko, a widzisz siebie też gdzieś tam za kilka lat na tych stadionach. Jest no, to jakieś, jakaś twoja ambicja? No właśnie nie. Absolutnie. W sensie na, jakby chyba nie mam śmiałości. Fałszywa, fałszywa skromność? <laughs> nie, nie, nie nie mam śmiałości. Po prostu jakby te, te hale, które teraz są, no jakby no Tauron Arena to jest w ogóle Aha. jakby come on. Em, come on. To jest już jakby, jeżeli ta, ta trasa by się dobrze, jeżeli się dobrze sprzeda, to dla mnie to jest na szczyt marzeń. Naprawdę. A, Także się sprzeda? Mam nadzieję. No, Sprzedaje się bardzo dobrze, więc, więc zobaczymy. No. Zobaczymy. To było tak, patrząc później do tego, przejdziemy do Twojego na przykład dzieciństwa i tego, ile musiałaś przejść tej drogi, żeby znaleźć się w miejscu, w którym jesteś, czyli absolutne top krajowe. E, nawet top jeden radiowa aktualnie w wielu, wielu stacjach, e, że, że też ta dziewczyna pop, cały koncept, współpraca z bartkim Dziedzicem, e, Ameryka wyidalizowana lat 90., e, ty super zmysłowa, seksowna, e, jakby, że, że to nie, nie mogło teoretycznie nie wyjść i zastanawiam się, ile w tym było takiego przeliczenia i chęci właśnie sukcesu. Że ten koncept zadziała, no bo zadziała. A ile w tym było e, takiej prawdziwej Darii, która e, super się z tym wszystkim ut utożsamia, że jakoś gdzieś ty siłą rzeczy jesteś trochę z sukcesem? E, trochę za, zamotane pytanie, nie wiem, czy rozumiesz o co mi chodzi. Mniej więcej. E... Wiesz, chciałem po prostu wiedzieć, czy ten koncept i to wszystko, co zbudowaliście z, z, z teamem Sony, bo, bo m, tak było. Wiesz, czy to czysty marketing? Tak, ile jest w tym marketingu, a ile jest w tym, y, tego, że ty przyszłaś i powiedziałaś, nie chcę inaczej, chcę w ten sposób, bo to jestem ja teraz i to chcę w taki sposób przekazać. Czy to było jakoś wykreowane? myślę, to że nie jest czymś złym, jeśli bo muzyka jest nie, no też kreacją, Oczy oczywiście, i... oczywiście. Myślę, że m, jednak mimo wszystko m, byłam to w dużej mierze ja, ale powiedziałabym także 80 do 20 w sensie, jakby że też bym tak chyba strzelał, tak, że jakby m, kiedy stworzyliśmy już jakby pół Mniej więcej, może pierwsze piosenki um, z dziewczyny pop, i y, inspirowaliśmy się właśnie latami dziewięćdziesiątymi, artystami, którzy tworzyli w latach dziewięćdziesiątych, w dużej mierze mm, artystami, którzy tworzyli w Stanach Zjednoczonych. Bardzo mi się to zaczęło kojarzyć y, właśnie z, z tym okresem, z tym miejscem y, i stwierdziłam, że jakby do tej pory na mapie y, że moje albumy wszystkie są gdzieś rozłożone na, na mapie świata, więc może tym razem Stany, a ja jestem też osobą, która lubi stawiać sobie różne challenge i jestem frikiem na punkcie koncept albumów, bo część wizualna jest dla mnie szalenie ważna. I, I tak samo w przypadku dziewczyny pop, na przykład, była równie ważna, jakby, i, bo totalnie oddała właśnie to, co ja napisałam na tej płycie razem z Bartkiem. Totalnie, prze, jakby przekuliśmy to również wizualnie, jakby cały sztab ludzi, który nad tym pracował, i jakby od, to od, 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 odzwierciedlił po prostu to co, to, co się dzieje na płycie w tej części e, wizualnej. I faktycznie było tak, że ja przyszłam do mojego product managera i, i, i powiedziałam mu: Słuchaj, ja mam taki pomysł, pojedźmy do Stanów. Weźmy tak, wiesz, tak jak to trzy się osoby. młodzieżowo mówi na Jolo, dosłownie dwie, trzy osoby, yy, kamerkę jakąś i, i, i pojedziemy i do takich trzech pierwszych singli. Nagramy teledyski, zrobimy sesję zdjęciową. Yy, wiesz, taki mały projekt, do, to dosłownie to będzie wręcz budżetowe: no bo od, od razu nagramy tam Samo wszystkie, graj, wystarczy Tak, dokładnie, wszystkie teledyski nagramy, zrobimy sesję, będzie, będzie super. I Bartek stwierdził, że to jest w ogóle świetny pomysł. Tylko, że nikt wtedy jeszcze nie zakładał, jak bardzo rozrośnie się ta koncepcja i że za koncepcją trzech teledysków pójdzie cała koncepcja tych trójek, czyli później trzy miejsca, tak naprawdę, w których to zrobimy: trzy zupełnie odrębne sesje zdjęciowe, trzy rozdziały tego albumu. Mm, trzy części y, wizualne, potem trzy, trzy mercze. Więc jakby to się potem rozrosło i też pojechaliśmy większą ekipą do Stanów i, i musieliśmy pozyskać kasę z miasta, bo jednak nie okaza okazało się, że to. Mm, z którego? Nie, nie, w sensie tak z miasta y, to tak się mówi. W A, sensie, okay, że dobra, musieliśmy. Myśli, nie, nie. Tylko i ci Chciałabym. Nie, nie. Musieliśmy po prostu znaleźć jakichś sponsorów, którzy pomogą nam hmm. wejść w jakieś współprace placementowe, które pomogą nam to zrealizować, żeby tylko to wyszło, bo to był szalony projekt, który był spisywany na straty przez każdego. Jakby to nie wyjdzie przez wam. Znaczy jakby... Amerykę. Nie, to Ameryka. Nie, jakbyśmy rozmawiali Ameryka w latach 80 nam, w Ameryka nam, słuchaj, wręcz to. Mm... Ułatwiła. Ułatwiła, dlatego że przede wszystkim wszyscy nam mówili, co wy myślicie, że wy pójdziecie sobie z kamerą w, na środku Nowego Jorku i, i będziecie nagrywać potem Empire State Building? Od razu zostaniecie zgarnięci. Nie zostaliśmy. Nikt się do nas przez, przez cały proces e, tworzenia, zarówno w Nowym Jorku, w Los Angeles, e, w, na pustyni... Nikt nie miał z tym problemu, że, że, że kręciliśmy, więc jakby Ameryka była tym, tym, tym dobrym policjantem, który, który ułatwił nam zrealizowanie tego wszystkiego, ale jakby projekt był tak szalony i tak rozwinięty, i później na, na każdym etapie tego projektu, dodaw, jakby dodawaliśmy kolejne właśnie rzeczy. Kolejne, jakby to Bartek, na przykład Bartek Jasik, który jest współtwórcą tej części wizualnej, powiedział mi, w takim razie wymyśl, to on wymyślił trzy rozdziały płyty. Zróbmy trzy rozdziały płyty, za tym poszły trzy okładki płyty. Yy, ja później zastanowiłam się, jakie to będą rozdziały. I jakoś tak według tych tekstów, które już miałam, to była jakaś połowa płyty, może jeszcze nie cała, stwierdziłam, że właśnie podzi podział taki dosyć banalny, ale ja kocham w sumie to co banalne. Yy, na przeszłość, teraźniejszość, i przyszłość. No, będzie to jest uniwersalny dosyć... taki kod, który każdy może się utożsamiać. Dokładnie. Tak też o tym mówię, że to jest y, trochę takie skorzystanie z takiej formy timeless ogólnie w tym, w tym wszystkim, co zrobiliście. Dokładnie. I y, że te najprostsze pomysły, do nich się najtrudniej trochę też dochodzi, y, bo uważasz, że są banalne, a one jednak kryją dużo płaszczyzn i jakichś tam... Y, Przekazów pewnie ukrytych. Zgodzę się. A ty masz z tą Ameryką tak, że y, wyidealizowała się przez kulturę filmy i, i y, y, że to był dla ciebie taki świat, właśnie, gdzie spełniają się marzenia i byłaś. Nie ma miejsca na jakiekolwiek pejoratywne myśli Pod, pośnięcia. <laughs> tak, dokładnie, że to była tak. też ucieczka, że tam jest, y, jak to się mówi w terapii, twoje Nibylandia? bezpieczne miejsce. Yy, na pewno tak. Tak, po prostu. Yy... To jest takie miejsce, które, które zawsze było w mojej głowie właśnie takim, takim szczytem marzeń i, i top marzeniem podróżniczym. I... A bywałaś wcześniej przed dziewczyną Pop w sensie podróżu? Tak, A, tak, okej. tak. Bywałam w Stanach wielokrotnie. No i nie ukrywam, że, że bardzo lubię to miejsce. Oczywiście, to, to jak. Wszystko ma swoje plusy i minusy, ale, ale Nowy Jork jest jednym z moich takich top miejsc, w których czuję się też super sobą i jakby A chodzi też bardzo o to, że nie to miejsce. Tej sławy, że kupujesz pomidory i za tobą szepczą. A to jakby wystarczy zrobić jak to właśnie śpiewał mój przyjaciel krok przez granicę, żeby, żeby tak było, więc, więc to nie muszę lecieć aż do Stanów. Natomiast tam jest po prostu jakoś. Nawet nie potrafię do końca wyjaśnić, dlaczego tam się czuję tak, tak dobrze. Po prostu to miasto jest dla mnie jakieś takie inspirujące, czuję się fantastycznie będąc tam. Chociaż też nie byłam nigdy dłużej i, i, i może. W w przyszłości da się to zmienić, żeby pobyć trochę dłużej. Natomiast nie byłam nigdy dłużej też niż 10 dni w Nowym Jorku, więc też nie wiem jakby na mnie działało to miejsce, gdybym na przykład była tam parę miesięcy, I musiała pół pracować roku, i wstawać rano i tak dalej i tak dalej. Na przykład chociaż też mo a, mo a może by się okazało, że to miasto na dłuższą metę byłoby przytłaczające. Nie wiem, jakby dla mnie zawsze na pierwszym miejscu i tak będzie Warszawa. O, to ciekawe. A y to Twoje e, idealizowanie lat 90. i jakaś tam e, utożsamianie się z tym i tęsknota. E, to wynika z tego, że ty wtedy byłaś jak, jakoś super szczęśliwym dzieckiem i w ogóle pamiętasz siebie z tamtych lat, swój pokój, plakaty i, i to, co cię wtedy karmiło? Bo na jednak urodziłeś się w 92, więc, tak trochę z tymi 90 i świadomością, to wydaje mi się, że na granicy. Na granicy. Na granicy, totalnie. ale masz, masz to w sobie. Mam to w sobie, bo ja też byłam dzieciakiem, który cofał się, w sensie... <grym> <grym> wie jak to brzmi? Cofał <grym> się do tyłu? <grym> Dokładnie. Nie, byłam dzieciakiem, który po prostu chciał nadrabiać, jakby... Czerpał z mm, kultury, która powstawała, mhm. która była wcześniej po prostu. Jakby byłam dzieciakiem, który mając 10 lat oszalał na punkcie... Głę Stefani z zespołu No Doubt, albumu *Tragic Kingdom*, jej sukienki w groszki. Tak, i... sukienka w groszki z dunc spieki, w ogóle ten tak. kawałek, którego nienawidziłem, bo on leciał wszędzie, dziesięć okay. razy dziennie. Nie wiem, czy to pamiętasz. Pamiętam ale i, ale ja to kochałam. Do... Ty to kochałaś cały czas, za każdym razem? Ja za każdym razem to kocham. I I ja to, to kocham tym dzieciakiem, do dziś, który z nią śpiewał ten kawałek. Tak, ja to kocham do dziś. Wow. Nigdy nie zapomnę jak miałam y, okazję właśnie w Stanach kiedyś y, o, zobaczyć na żywo jak to śpiewa I jeden z najlepszych momentów mojego życia. To jest takie po, Taki poko bardzo pokolenie w MTV już chyba nawet bardziej Viva wtedy, nie? że to, to my jesteśmy tym pokoleniem, które tak. nie wiem czy też czy, siedziałaś na Viva, przykład i czekałaś tak. aż poleci twój ulubiony kawałek w telewizji, bo y, nie było innej opcji sobie go, nie wiem puścić, zagrać. Nie tak. wiem, jak w koszalinie wyglądał rynek płytowy, koleżeńsko i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, wiesz co, ja generalnie to, tak jak słusznie wcześniej zauważyłeś, nadrabiałam zaległości, ponieważ urodziłam się w 92, więc jak ja miałam lat 10, to był już 2002 rok i od tego czasu mniej więcej ja już miałam... Jeszcze wtedy w domu nie miałam internetu, tylko klock, klockowy komputer. I grałam w Mario Brosa, Tarzana. Tarzan, Tarzan, Tarzan był super. Ciężko się na tą a... l, 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 lianę... Lianę, tak. łapało. Ciężko, ciężko. Ale było super, super był Tarzan. Więc ja chodziłam do pobliskiej biblioteki. Tam był internet. I tam Pamiętam w tej bibliotece przesiadywałam i, i szperałam. I to Aha. był taki moment, który, w którym zaczęła się w ogóle moja przygoda z muzyką gitarową. I wtedy, wiesz, już było właśnie... Pamiętam, że Nirvana, Explosions in the Sky, Radiohead i, i wszystko, wszystko po kolei yy, się zaczęło nawarstwiać i, i kształtować jakąś taką moją yy, tożsamość. To głupie totalnie pytanie, ale pamiętasz swoją pierwszą stronę internetową, którą otworzyłaś? Nie, w ogóle nie. A ty pamiętasz? Tak, ja pamiętam, bo to było NBA.com i oh, wow. to się otwierało tam z 10 minut, ale tak sobie przypomniałem okay. to nie, wychodzenie nie pamiętam. do biblioteki, czy też do sali informatycznej w szkole, żeby skorzystać z internetu. I że to nie, było tak nie, mocno limitowane. Pamiętam, dobra, dobra, bo myślałem, że może masz to też gdzieś... E, e, nie, nie. nie, niestety. A szkoda, bo to fajne wspomnienie. A to wtedy właśnie w Podczas słuchania tej Nirwany, Głę Stefani i tych czasów śpiewania z ludźmi z ekranów, tobie wykiełkowało to, że Ty też chcesz? To było już wcześniej. Jakby... Jak wcześniej? No Tak, jak miałam 7 lat, powiedzmy. Okay. To wtedy już wiedziałam, że chcę śpiewać. Bo od ośmiu lat chyba zaczęłaś konkursowo festiwalować, tak? Tak, tak, tak. Mniej więcej, no. I to było takie twoje, że ty mówiłaś do rodziców, ja chcę tam i tam? Czy to było tak, że cię wypychali? Nie, i... I to było ja chcę tam i tam. Skąd to się bierze? Nie wiem. Taka się urodziłam po prostu. Urodziłam się z jakąś taką... Ekspresją? Z swoją tożsamością. Po prostu znaczy pewnie każdy się rodzi ze swoją tożsamością, ale z jakąś właśnie taką chęcią robienia czegoś, Artystycznego, po prostu. I... No, gdzieś to tam czasem bywa zasłaniane przez szkołę, właśnie tak. bliskich, tak, którzy tak, ci tak, mówią, tak. żebyś się uczył, był doktorem. Tak, no ale ja miałam tak, jakby ze mną nie było gadki w sensie. Okay. Ja ale byłam... byłaś jakoś tamowana i hamowana w nie, tym? Nie, właśnie, totalnie nie. Moje, moi rodzice, moi dziadkowie, ym, miałam pełne wsparcie z ich strony. Bardzo wierzyli w to i, i, i bardzo, o, bardzo dużo wsparcia od nich dostałam. A wymagali też od ciebie przy tym? Nie. Absolutnie nie. Nie, 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 nie. To było bardziej na zasadzie wspieranie wtedy kiedy są porażki, to jest mega wsparcie, wtedy kiedy są sukcesy, to jest super duma i radość. Wow, czyli miałeś teoretycznie idealne warunki do tego by iść po swoje. No jeżeli chodzi o wsparcie swoich blis moich bliskich, którzy zawsze byli przy mnie, to. No tak. Chyba w takim wieku to jest najważniejsze, jednak takie. Tak. Zgadzam się e... z tym, absolutnie. To skąd tyle smutku teraz w tych tekstach? Wow. <laughs> Wiesz, patrząc na to tak szeroko, psychologicznie, yy, powinnaś być pewniejsza siebie i twardsza. Tak, powinna. przeszłości. Powinnam, powinnam ogólnie być bardziej pewna siebie i, i twardsza. Pamiętam, że za, zapytał mnie yy, raz. To był chyba Marcin Meller. On mnie zapytał o to. Yy, w skali od 1 do 10, gdzie bym umiejscowiła swoje ego. Yy, no i ja mu powiedziałam, że chyba jakieś. Trzy, z tego co pamiętam. Ale to dobrze. I że, a że chciałabym mieć na siedem. Aha, czyli nawet nie na dziesięć, dni? Nie, nie, wystarczyłoby na siedem, tak na zasadzie, że jestem fajna, cool, lubię siebie i w ogóle zarąbiście. Ale, ale tak nie do końca tak jest. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, ja po prostu wydaje mi się i znowu się odniosę do polskiego, świetnego zresztą tekstu, Smutek mam we krwi. Wierzysz w takie rzeczy? Tak. Okej. Okay. Jak najbardziej wierzę w takie rzeczy, e, tak. Jest to dla ciebie jakaś też forma terapii i nie wiem. osłony przed światem? Na pewno. Na pewno. Z całą pewnością zwłaszcza ta dziewczyna pop, ponieważ tutaj bardzo się otworzyłam i dużo pisałam o sobie. I podejrzewam, że kolejną płytę, którą zrobię, że kolejna płyta, którą stworzę, też będzie bardzo osobista, więc jakby zaczęłam dostrzegać to, że, że, że pisanie, że otwieranie się w tych tekstach jest, przychodzi mi naturalnie i jest super, i w jakiś sposób jest oczyszczające, nawet jeżeli nie przynosi jakiejś, nie wiem, super ulgi na zasadzie, ok wywaliłam to i idę dalej. Przynosi czy nie? No właśnie nie. Aż takiej nie. No bo to nigdy takie nie przynosi, ale jak powiesz o tym osiem <noise> Może razy, komuś to przynosi. Bardziej chyba zobaczysz, w czym jest yy, jakiś problem ze sobą, nie? I, no tak. I, i tak. Bardzo oswajasz yy, to, co jest nie tak. A myślisz już o tym, co będzie na następnej płycie? Bo powiedziałaś, że pewnie będzie bardziej osobista. Masz już ten głód? Yy, nie, nie. Jeszcze, jeszcze nie, ale... Moje bycie control kontro, freakiem absolutnie nie pozwala mi nie, nie mieć przebłysku yy, tej kolejnej płyty, więc na razie. Na razie myślę o tym, kiedy wejdę do studia, żeby ją zacząć robić. I, I, tyle. i tyle po prostu. Więc a, 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 co, a co na niej będzie? Myślę, że to wyjdzie. Nie chcę też tak myśleć, myślę, że to wyjdzie całkowicie w procesie tworzenia, po prostu. Na pewno będę chciała sobie przed rozpoczęciem procesu tworzenia wyjechać, może na nie wiem, na miesiąc, dwa, jak się uda, zrobić sobie taką przerwę i oczyścić głowę, bo, bo nigdy czegoś takiego też nie miałam. Tylko cały czas jestem w takim procesie, cały mhm. czas jestem, nieustannie jestem w procesie na zewnątrz, jakimś, że do nawet do jak wewnątrz. miałam przerwę, to była to przerwa koncertowa i jak, jakaś taka medialna, ale byłam w studio i robiłam dziewczynę pop, więc y, nigdy nie, nie, myjałam, nie miałam takiego momentu, że nie gram koncertów, nie tworzę płyty, po prostu nic nie robię i nie mam czegoś takiego, co siedzi mi z tyłu głowy i, i mówi, że to jest teraz, nawet. Nawet dwa, trzy tygodnie takiego czasu, kiedy ty nie musisz nic. I mhm. oczywiście jak wydarzy się taki moment, to może doprowadzić mnie do tego momentu, że do tego stanu, że będę bardzo nieszczęśliwa, że poczuję jakąś pustkę. Boisz się nic nie robić? Tak, bardzo. A co wtedy się dzieje? O matko, panika. Tak? Panika, Ale że tak. jesteś tak... już nieważna i cię nikogo nie interesujesz, czy że... Demony się odzywają ze środka. Myślę, że bardziej demony, w sensie jakby, że kiedy nic się nie dzieje, to nagle mam jakieś takie poczucie, wyrzuty sumienia, że tracę czas. A inni coś robią. Inni coś robią, ja tracę czas, jakby teraz i tak. Walczę z tym i myślę, że ten etap, jednak, mimo wszystko, przerwy koncertowej, pozwolił mi znaj, jakby pozwolił mi jakoś uczyć się odpoczywania i jakby jednak resetowania głowy i ale teraz i myślę, że jestem w tym lepsza już niż byłam, że znajduję takie dni wolne, typu cały dzień, kiedy przychodzi na przykład niedziela, leżę pod kocem, oglądam, nie wiem, filmy, czytam książki, yy, zamawiam jakieś jedzenie i nawet nie mam wyrzutów sumienia na zasadzie, że doceniam takie, takie dni teraz. No one są też po to, żeby kiedyś... później była gotowa robić. Tak, rzeczy. Ale kiedyś, kiedyś, kiedyś tego nie potrafiłam. Kiedyś było tak na zasadzie, że wtedy, kiedy miałam ten wolny dzień, to i tak było. Czy wszystko na pewno zrobiłam? Czy odpisałam na każdy mail, czy odpisałam każdej osobie? Czy, czy z niczym nie zalegam? A jeżeli nawet już sobie powiedziałam, Powiem, że, że, że nie, z niczym, to co mogę zrobić, żeby było lepiej? co, mhm. myślenie już o następnych dniach, o tygodniu, o tym, co muszę, wymyślanie sobie na siłę po prostu jakichś rzeczy, które muszę zrobić, więc myślę, że już jestem w tym totalnie lepsza i uczę się tego, bo to jest turbo ważne, żeby znaleźć czas na odpoczynek bez względu na to, czym się zajmujesz. I kiedyś zawsze trochę kpiłem z ludzi, którzy wakacje potrafili w ten sposób spędzać, w sensie, że to jest też trochę przełożenie, czy potrafisz poleżeć dzień na leżaku na plaży absolutnie na pieprzonym nie. leżaku, nie. na słońcu, poczytać książkę. Nie, absolutnie nie. Czy myślisz o tym, co mogłam dzisiaj zobaczyć na skuterze, tak. pojechać tam. To tam. jestem ja, to jest mój sposób zwiedzania. Yy, Wydaje się, że wakacje i, i są tym miejscem, które rzeczywiście weryfikuje, czy już to masz. Więc kiedyś to z czego kpiłem, teraz podziwiam ludzi, którzy są w stanie pojechać na tydzień na wakacje All Inclusive. Nie tak. mówię, że ja tak będę robił, ale że je, oni są z tym okej. Okay. Tak, to jest super. To jest super. Ja Ty uważam, tego że to jeszcze jest, nie to masz. Jest mega, to jest mega cool. Nie, ja nie mam chociaż. Wrócimy byłam... tu za rok i zobaczymy, czy, <grych> tak. ten, y, czy po tych koncertach nie pojedziesz gdzieś leżeć. No wiesz, co miałam taki jeden moment, że, leż że pojechałam leżeć. Poleżałam leżeć. Poleżałam leżąc, poleżałam, leżąc, poleżałam leżeć. Y w 2021 roku, kiedy wydałam płytę wojny i noce w czerwcu. Trzecią. Trzecią. Płytę numer 3, która premiera tej płyty zbiegła się z bardzo intensywnym latem koncertowym, pr gdzie promocja płyty to jest pff, mhm. nie lada wyczyn. Promocja płyty zbiegła się z bardzo intensywnym latem koncertowym. Z męskim graniem Grenie. 2021. I z zaległym męskim graniem 2020, które odbywało się w piątki ponieważ ten, trafiło na pandemię. To był ten, rok ten sezon, wcześniej. co chłopaki kończyli na kroplówkach yy, koncerty yy, yy. mimo, że nie pili alkoholu. Dokładnie tak. I ja również yy, yy. przez to przechodziłam właśnie, że wylądowałam na kroplówce i był już taki moment we wrześniu, bo ja jeszcze miałam o, po tym męskim graniu, jeszcze do końca września miałam koncerty. I jak jeździłam, jak jechałam na koncerty we wrześniu, to autentycznie Płakałam, że muszę jechać. To, było już, to był taki moment, że już nie, nie sprawiało mi to radości, i to było okropne, dlatego że ja kocham koncertować, więc to, że nie sprawia nie mi to radości. Zmęczenia jakby. Nie da się oszukać zmęczenia. I wtedy, jak miałam urlop, pojechałam, pamiętam do Grecji i przez kilka dni, co jest jak na mnie w ogóle super wyczynem, przez kilka dni. Tylko leżałam po prostu na leżaku przy wodzie z książką i tylko na zmianę. Spałam, czytałam i jadłam. Spałam, czytałam Czyli i musisz jadłam. Musisz zajechać do. Czyli musisz się totalnie zera, zajechać. Żebym, tak. Żeby do żeby sytuacji, kiedy nie masz siły zrobić nic innego. Dokładnie tak. Co to była za książka? O, to była wtedy ym, jedna z książek Joko Ogawy. Ponieważ wtedy dostałam w prezencie od Sujki, którą pozdrawiam serdecznie, żony Błażeja Króla I od, i od Błażeja również dostałam. Dostałam pierwszą książkę swoją Joko Ogawy, jednej z dzisiaj z moich ulubionych pisarek. Dzięki wam, kochani. I, i, i to, była, to, była ta, to była książka właśnie tej pisarki. I od tamtej pory jakby nadrobiłam... Nadrobiłam zaległości związane z literaturą, która, która, którą ona stworzyła. A masz jeszcze jakieś takie rytuały, które pomagają ci właśnie wrócić, mówiąc banalnie, wrócić do siebie i, i, i lądować, kiedy jesteś właśnie w stanie gorszym, zmęczonym emocjonalnie, fizycznie, poza książką? Rytuały. Wiesz, to jest pytanie o Twoje sekrety. No, sekrety, no tak. Yy. Nie, chyba nie. Nie, nie mam chyba rytuałów. Po prostu jakiś takie odpoczynek. Próba, próba odpoczynku. Próba odpoczynku, próba odpoczynku dokładnie. A, do czego tęsknisz? Ojej. Yy. Bo to jest też takie pytanie wiesz, to nie jest pytanie TikTokowe. Mhm. Do czego tęsknisz? Tylko to cały czas gdzieś czuć e, głębiej. E, bo ja przesłuchałem płyt od deski do deski wczoraj i tak na, na słuchaniu naprawdę, że jej przesłuchałem. I to jest taka jedna z pierwszych rzeczy, która się rzuca w ucho, że to jest o czymś, e, czego nie ma, a co chciałabyś, żeby było. Mm. To chyba nie powiem. To jest ten drugi rozdział spłyty? Yy, Nie, to jest yy, trzeci rozdział spłyty. Drugi rozdział spłyty był, był pisany o tym, co było w sensie inaczej. Drugi rozdział spłyty był był to opisem teraźniejszości, hmm. jakby tak w, wówczas, kiedy to pisałam. Yy, natomiast yy, Backdoor był jakby takim taką obawą. Yy, o tym, co potencjalnie może się wydarzyć i czego się boję, że się wydarzy, więc jakby powiem tak: odsyłam się do rozdziału Backdoor, więc e, a, a, a do czego tęsknię, to, to tak chyba zostawię dla siebie. Nie czujesz się e, szczęśliwa? W tym momencie. Aha. Powiem tak: to był dla mnie na wielu płaszczyznach bardzo takich prywatnych, y, bardzo trudny rok. Mm, dużo, się, dużo się działo, takich trudnych momentów. Dla mnie między innymi odeszła też moja ukochana y, przyjaciółka, y, o, moja wszystko. babcia, y, z którą. Byłam... Babcia była twoją przyjaciółką. Tak, bardzo, bardzo blisko byliśmy Tak typu na maksa, i ona odeszła bardzo niespodziewanie. Nikt się tego, nikt tego nie zakładał. Była w super kondycji i miałyśmy dużo planów, więc jakby duż, dużo, bardzo mnie ten. Na, na kilku płaszczyznach takich prywatnych ten rok mnie przeraźliwie, brzydko powiedziawszy, przeorał. I to było ciężkie do pogodzenia z z rokiem najlepszym pod względem zawodowym, pod względem mm -hmm. mojej pasji, bo wydarzyło się tak wiele, jakby dziewczyna była, okazała się złotą płytą jeszcze przed premierą, czego, czego nigdy nie doświadczyłam i jakby była i, i współpraca z, z, z globalna z YSL i jakby dużo rzeczy się takich wydarzyło, wydarzyło, bardzo przełomowych, więc ciężko mi było się z nich cieszyć. Ja myślę, że ym, ja byłam bardzo silna w tym roku. Przeraźliwie. Super, że umiesz to powiedzieć sobie. Tak. Przeraźliwie silna i bardzo doceniam siebie w tym momencie za to, że byłam silna. Czy jestem teraz szczęśliwa? Myślę, że nie potrafię powiedzieć, że, 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 że jestem szczęśliwa, ale wierzę w to, że, że w tym rok, że ten 2023 rok. to był rok taki, w którym byłam silna, a 2024... Bardzo bym żeby był rokiem, w którym będę właśnie y, szczęśliwa. I kiedy będę mogła też pocieszyć się z... Y, y, ktoś mi ostatnio powiedział... Y, ktoś mi ostatnio powiedział tak, że Daria i to, to mi się tak bardzo spodobało. Y, Wszyscy się cieszą z swojej płyty. Czas, żebyś ty się z niej teraz ucieszyła. I to jest, myślę, super. Mm. A myślisz, że ty też w tych płytach i w, ty, w tym zwariowanym kółeczku, w którym lubisz biegać, szukasz właśnie czegoś, co ci to szczęście przyniesie właśnie z tej drugiej strony, z tej takiej zawodowej, że to jest jakaś chęć udowodnienia sobie, że jestem. Czy ty rzeczywiście w to wierzysz, że jesteś dobra? Że jesteś wyjątkowa? Że jesteś numerem jeden? Ech. Ciężkie pytanie. W sensie... Mm. Zdajesz sobie z tego sprawę? Czujesz to? Chyba nie. <laughs> chyba nie. Jakby... Chyba... Jeszcze takim trzęsącym się głosem. Chyba nie, chyba nie. nie. Ja chyba w sensie... To jest trudne, co? Trudne, trudne, tak. Trudne, trudne pytanie i... Mm. I trudno udzielić na nie odpowiedzi. Na pewno uciekam do, do tej muzyki. Na zasadzie, że, ona, że wszystko to co robię, że moja praca i pasja i, 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 i pilnowanie tego pozwala mi poczuć się lepiej. Mhm. W ten sposób, że, że na pewno działa to tak. Że, że kiedy to wychodzę jest... na scenę, jestem tą lwicą nagle. Ona się we mnie budzi. Tą moją, to to moją zodiakalną lwicą wychodzę i jakby. Teraz jestem tu i teraz, i zmieniam się po prostu w dziewczynę, która jest totalnie pewna siebie i jakby wie, po co to robi, i. Okay. Ale, ale w życiu tak, tak, jak schodzę ze sceny, to, to nagle. Jestem jestem Darką i myślę, że Darka bardzo mogłaby się że Darka mogłaby się nauczyć wielu wiele od Darii Zawiałow. O tak. Rozmawiają ze sobą czasem. Starają się starają, się. starają się tak Dar Daria Zawiałow pierze mózg Darce. O tak, w ten sposób. Hmm. Ale dzięki może Darce, Daria Zawiałow też nie jest na marsie, więc one Okay. Są sobie yy, potrzebne. Myślę, że są wzajemnie sobie potrzebne. Ale to jest ten moment mojego życia, gdzie jednak mimo, gdzie Darka teraz w tym roku musi trochę od tej Dali zawiało wziąć więcej. Ja ci życzę. To nie jest jeszcze koniec, ale ja ci życzę, żeby z tych dwóch powstała jedna. Tak, Bo dokładnie. Bo to będzie na pewno łatwiejsze. Yy, yy, myślę, że tak. W codzienności. E, a możemy jeszcze wrócić na trochę do dziewczyny pop i do takiego systemu muzyczno-pracowo-przyziemnego. Bo ciekawi mnie, e, jak wygląda praca z nowym producentem, Bartkiem Dziedzicem, który swoją wartość prawdopodobnie zna i e, no jest producentem, który stoi za, za m.in. sukcesem też Moniki Brodki czy Dawida Podsiadło. E, czy to było dla ciebie trudne, żeby po. Bo z, z Michałem kuszą. Kuszą się odmienia? Kuszem. Z Michałem kuszem. Sorry, Michał. Eee, robiliście trzy płyty. Tak. Czyli trochę jakby mm, zmiana dosyć ważnej relacji na, na nową relację i jak ty się w tym czułaś? Czy ty docierałaś się z Bartkiem jakiś czas? Czy to działało od, od, od razu? Mm. Faktycznie było to y, dla mnie ciężkie, ponieważ y, Michał, oprócz tego, że, że zrobiliśmy razem trzy płyty, pracowaliśmy od początku razem, to jest jeszcze moim przyjacielem, jesteśmy jak rodzina. Y, mhm. Więc. Y, y, zrozumiał tą sytuację? Y, totalnie, bardzo, bardzo zrozumiał, bardzo mnie wsparł i, 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 i dopingował, i, i jakby też powiedział mi, że. Że to jest ten moment, kiedy faktycznie żeby się dalej, żebyśmy dalej się rozwijały, żebym się dalej rozwijała i żebyśmy dalej mogli grać super koncerty, to jest ten moment, kiedy powinnam spróbować z kimś innym, a ja też czułam, że muszę sobie coś udowodnić na zasadzie, że, że potrafię też zrobić coś sama bez właśnie mojego wieloletniego mentora, yy, któremu wiele zawdzięczam, i że, i że, że będę potrafiła właśnie. Yy, Zrobić też coś z kimś, z kimś innym, bo umówmy się, że czymś zupełnie innym jest y, tworzenie nie wiem jednej piosenki na potrzeby projektu, a właśnie dotarcie mhm. się z kimś i stworzenie całego albumu, który będzie spójny i który jeszcze odniesie y, sukces. nie lubię słowa sukces, ale ale no, no tak wiesz odniesie no, sukces tak jednak się do tego brzegu płynie no tak. Więc Michał, dostałam od Michała Zielone światło i pełne wsparcie. I, i, I Bartek był dla mnie oczywistym wyborem, dlatego że chemia między nami pojawiła się już przy utworze i ciebie też bardzo. No i też zarówno ja, jak i Michał byliśmy mega fanami Bartka i jego, jego produkcji wcześniejszych, mhm. więc oczywiste jest to, że, że chciałam, żeby to był on. Bardzo szybko nam to zażarło w studio. Bardzo szybko. A żarliście się też w studio? Zdarzało się. Tak, zdarzało się. Nikt yy... poszedł na kompromis. Mocne, mocne, mocne charaktery dwa się ze sobą spotkały. Różnie. Myślę, że oboje się po prostu od, od siebie bardzo, bardzo dużo uczyliśmy. Bartek miał wpływ na, na moją lirykę. Na, na zmianę trochę podejścia do, do pisania tekstów. Um, a ja miałam trochę a ja go trochę. Um, pchałam w kierunku, żeby to nie zabrzmiało źle, odziedzicowiania. W sensie, jakby, żeby. Już czytałem też to hasło. Tak, żeby żeby on był. Jakby ja powiedziałam, że jakby jeżeli ja mam być w tym świeża, i mam być kimś zupełnie nowym um, Zrób mi nową darką. To jakby zrób to samo. Bądź też nowy. Czyli bądź, bądź jakby zróbmy coś świeżego, nowego, tak, żeby yy, było. Oczywiście, to nie da się tak zrobić, że. I, i nawet byś, bym nie chciała, jakby tak zrobić, żeby nie było tego. Żeby nie było słychać, że to jest Daria. I nie było słychać całkowicie, że to jest Bartek. Ale spróbujmy zrobić tak, żeby to, żeby to właśnie było świeże, żeby to było nowe. I żeby trzeba było. Tak chwilę się zastanowić, czy, czy słychać tutaj faktycznie Bartka, żeby to była jakaś nowa jakość. Więc y, ja go pchałam w tą stronę i, i pcham go w stronę, żeby to było jak najbardziej surowe i garażowe i gitarowe. A Bartek z kolei mnie pchał, żeby moje teksty były jak najbardziej naturalne, osobiste, y, mniej poetyckie. Bardziej bezczelny i prosto mhm. z mostu, więc y, dużo się od siebie nauczyliśmy, c, y, zaprzyjaźniliśmy się, i y, y, y Bartek jest w ogóle fantastycznym człowiekiem, i też widzę między nim a Michałem wiele podobieństw, więc y, bardzo możliwe, że dlatego też się tak dobrze y, od razu z nim dogadałam. Farel Williams powiedział fajne słowa, że on zawsze stara się być kimś. Innym, w zależności od tego, kto do niego przychodzi, do studia, że to jest ta umiejętność producenta, że zostawiasz to ego właśnie troszkę z tyłu, a otwierasz miejsce, jaki powinienem być, żeby z tej osoby, która do mnie przyszła, wyciągnąć też tą inność z tej osoby, której do tej pory nie miała. Więc wydaje mi się, że to się wam super udało. Dziękujemy. E, czy teraz e, będzie powrót do Michała? Pytam o Michała, bo też tutaj mówiąc dla słuchaczy, bo my się gdzieś tam przycięliśmy bardzo dawno temu, dlatego też ten Michał się pojawia w tej historii, w sensie my też. Jak nagrywaliśmy z Arkiem rzeczy, pamiętam, że właśnie Michał puszczał twoje kawałki i mówił o tym, że jest taka daria, że on z nią teraz będzie pracował i tak dalej, i tak dalej. I oto jesteśmy po tych 10, 11, 12 latach. Dlatego też się zastanawiam, bo Michał z od początku też powiedziałaś, że jest twoim super przyjacielem, nazwałaś go też mentorem, co jest bardzo e, daj mi się e, mocnym i bardzo dobrym słowem, e, pokazującym wasze relacje, że w jakiś sposób na nim polegałaś, dużo mu zawdzięczasz. I czy jest tak, że też po tej pracy z Bartkiem, która jak mówisz, była super fajna i świeża. Zatęskniłaś do Michała i do poprzedniej Darki, czy ta darka. Idzie cały czas do przodu i coraz bardziej się oddala od tego, co było. Nie, absolutnie się nie, nie oddala od tego, co było. Bardziej to jest kwestia taka, że my w sumie trochę umówiliśmy się z Bartkiem już na to, że jeszcze jedną płytę razem zrobimy, więc podejrzewam, że na kanwie tej płyty mamy jeszcze trochę niedosyt tego, żeby jeszcze trochę wycisnąć z tego. Ja, ja uważam, że nasza współpraca jeszcze nie jest do końca mhm. wyciśnięta. Yy, ale jestem absolutnie przekonana, że z Michałem jeszcze nie powiedzieliśmy yy, ostatniego słowa i że będziemy jeszcze robić razem i płytę, yy, jeżeli Michał oczywiście będzie chciał w dalszym ciągu. Bo Michał teraz mocno siedzi w, muzy w muzyce też filmowej, więc. Yy. Jeżeli będzie chciał, to na pewno zrobimy jeszcze y, y, płyty razem i na pewno zrobimy też, będziemy też działać przy różnych projektach na pewno razem, więc jakby no, myślę, że, że nasza przyjaźń to jest jedna z kategorii, jakby no, jestem krzesną, matką krzesną jego dzieci. Okay, to jest wiadomo. Dokładnie, więc myślę, <grym> że to nobilituję. jest taka przyjaźń na zawsze, y, tak bardzo bym tego chciała, więc y, mam, y, naprawdę życzę sobie tego, żebyśmy jako. Y, 60-latkowie, 50-latkowie mogli y, y, tworzyć razem y, dalej i, i, i cieszyć się z tego, y, i w dalszym ciągu jeść w niedzielę wspólne y, obiadki. Więc y, no super. No. Michał jest cudowny, jego żona Justyna jest cudowna i, i bardzo wiele im zawdzięczam. Bardzo dużo mi pomogli w życiu i kocham ich, kocham Was. Ja też. E, jeszcze wrócę na Mam do dziewczyny Pop, bo takie pytanie, które mnie bardzo interesuje. E, produkując taką płytę, e, robicie, produkujecie, tworzycie kawałki, z których później wybieracie, co jest płytą, czy idziecie w, do konceptu i do niego dopasowujecie, co ma powstać? Ale pytasz o współpracę z, z Bartkiem. Z Bartkiem. W sensie, tak, no bo wiem, że z Michałem współpracy. to pewnie macie dużo różnych numerów, które gdzieś tam sobie leżą, przez to, że pracowaliście tyle lat i dużo Trochę tego mamy, trochę, trochę tak. A, czyli takich unreleased numerów, które mo może kiedyś wyjdą, a zastanawiam się, jak to jest przy takim projekcie, jakby w cudzysłowie jednorazowym, jak z Bartkiem, chociaż wiemy, że będzie wielorazowy. No czy, jeszcze na razie rozmawiamy, rozmawiamy. Czy dużo macie numerów, których nie ma na płycie? nie, prawie w ogóle w sensie, inaczej, nie mamy ani jednego numeru, który nie znalazł się na płycie mamy parę takich po prostu zapoczątkowanych jakiś sz, typu szkic aranżu, kawałek zwrotki po flamandzku, ja może takich mamy z dwa, czyli trzy? jednak to było wypełnianie jakiegoś tam konceptu w waszych głowach, niż robienie na freestylu i później z tego budowanie historii wiesz o czym mówię? Mm. Bardziej po prostu, jak to powiedzieć? no Pracowaliśmy głównie tak, że robiliśmy wszystko razem od podstaw w studio. To też był dla mnie zupełnie nowy model mm -hmm. współpracy. Y że po prostu od pierwszego akordu, od, od, od uderzenia stopy, po prostu robiliśmy wszystko, wszystko razem. Ja też siedziałam z przy Bartku i pisałam przy nim teksty, czego wcześniej też nie robiłam i. Jakby, jak nam się coś nie podobało, to reagowaliśmy na to. Od razu, na zasadzie, że od razu próbowaliśmy robić tak, mhm. żeby nam się podobało. Siedzieliśmy na przykład cały dzień nad jakimś utworem w studio Aha. i próbowaliśmy zrobić od razu tak, żeby nic żeby nie musieć już zmieniać, ok. żeby, żeby nam, żebyśmy byli oboje zadowoleni z tego. Z Michałem też bardzo dużo było takich sytuacji, że. Bo z Michałem miałam inny model współpracy, z Michałem pracowałam tak, że Michał robił wstępny szkic aranżu, wysyłał mi. Ja do tego melodię. pisałam melodię, pisałam tekst, przychodziłam, nagrywałam, siedziało albo nie siedziało. Dlatego tutaj y, bardzo naturalną koleją rzeczy nie jest fakt, że po prostu tutaj nie ma odrzutów, a tamtych odrzutów trochę, trochę było. Który wolisz system pracy? Oba są super y, f, inspirujące. Ale dyplomatka. <laughs> nie, na, y, sz, szczerze. Y, Oba są super dla mnie. Jestem chyba po prostu dosyć elastyczna w tej, w tej pracy. A miałaś przez lata bycia na scenie takie momenty, kiedy myślałaś, że nie ruszysz? Jakieś kryzysy artystyczno-pomysłowe? Były takie momenty. Z perspektywy czasu w ogóle uważam, że płyta Wojny i Noce pod względem lirycznym była trochę regresem. Jakby nie podobały mi się teksty na tej płycie. Parę parę tekstów na może bym wyciągnęła w takich parę jakichś bardziej wersów, a nawet a nie, a nie tekstów, ale y, nie jestem zadowolona. To był jakiś taki dziwny moment w moim życiu, mało inspirujący i uważam, że nie przyniósł mi nic dobrego tak pod względem. W sensie takie. No, nie jestem Pancu, zadowolona z tych tyty? tekstów. Nie, absolutnie. To jest okay, jakby. O... Mówię, tylko o te, mówię tylko o warstwie lirycznej, że tam mogłabym napisać lepiej. Nie, absolutnie. Ja kocham, w ogóle kocham w ogóle utwór Za krótki sen, Kaonashi, Principolo. Polo. To, to są utwory, które ja uwielbiam. Absolutnie kocham i po prostu bardziej mówię o, o, o samej sobie i o procesie lirycznym, że ta warstwa liryczna, no, nie, nie dałam popisu tutaj. Co czas dajesz popis. E... Dziękuję. Jeśli to komplement. Tak, to. A bo można też taki ironiczny, ale się tak, popisała. Ale się popisała. Eee, chyba będziemy kończyć, bo wydaje mi się, że, że to było dobre. Tak. Y, bardzo, bardzo, bardzo fajna rozmowa. I tak? tak, tak, bardzo, bardzo fajna. taka. Chyba to komplement? Y, czy tak. To, to, to ironia. Nie, to. No tak, można było, o, jaka fajna. O, ale fajna rozmowa. Nie, nie, bardzo, bardzo fajna rozmowa i bardzo y, dziękuję za nią, bo też y, taka fajna jak na pierwszą rozmowę w sumie w tym nowym roku. W tym nowym roku, w nowym y, otoczeniu tak. y, czerwonych sow. Uh, e, w, happy też, new year. A lubisz zimę? Nie. Bo bardzo... Nie lubię zimy, nie, nie, nie znoszę, lubię grudzień, bo... Bo dzisiaj ładnie spadło. Tak, dzisiaj ładnie spadło. I to cię też nie cieszy? W tak styczniu tak już biało? nie, jak w grudniu spadnie, to Aha. tak, ale w styczniu... A nie lubisz tego, że jest cicho? Że ten śnieg tłumi? Dużo rzeczy? Mm, nie? Jest nie, śnieg. nie. W, tak jak mówię, jakby dla mnie mógłby być śnieg tylko w grudniu, żeby Aha, była że ta święta? atmosfera mhm. świąt, ponieważ jestem wielką fanką świąt. Jestem świątecznym freakiem. Ale więc... wolisz dawać prezenty, czy dostawać? Dawać. Okej. Okay. Wolę dawać, wolę dawać prezenty. Tak? Oczywiście ja miło jest, jakby, więc feel free. Mało dostałem w tym roku. Ja więc... też ja dostałam bardzo mało. No, ale to jesteś zdołowana? No nie, bo nie. dawać. Nie, nie, nie jestem. Nie, bo w ogóle wywalona mam na, 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 na prezenty jakby. Ale co, w, co lubisz? Co lubisz w świętach? Ojej, wszystko magię. Magie, światełka, no wszystkie filmy po tak, kolei, love Holiday, actually? Love Actually, y, Holiday, Family Man, y, wszystkie po kolei, Mikołaj z 13 dzielnicy, jo, ulicy, wiedza, ja wszystko, udowodzę. wszystko po kolei, y, u mnie w domu zawsze jest folwark świąteczny, po prostu wiesz, renifery, y, światełka, choinka, wszystko już od początku grudnia, ale, ale ten, y, no w tym roku, tak jak śpiewałam w balladzie o niej, bez ciebie nie chcę słuchać Darling Love, już nie chcę świąt. I to na, na, na kilku płaszczyznach mojego życia w tym roku się sprawdziło, więc te święta dla mnie w tym roku były pierwszy raz. Nie były to fajne święta. O tak. To odczarowujemy tak, teraz, odczarowywujemy. zabieramy to i. I nowa e, energia, nowy rok. Nowa energia, nowy new rok. year, new me. Co zapisałeś się na siłownię? Yy, nie zapisałam się na siłownię, yy, natomiast muszę wrócić na boks, ponieważ się ostatnio ociągam z tym. Nie musisz, chcesz. Chcę, chcę wrócić na boks, ponieważ się ostatnio ociągam. Nadal nie zrobiłam prawka, więc muszę zrobić prawko. Właśnie i... chciałam Cię jeszcze zapytać, dlaczego nie zrobiłaś do tej pory prawka. No, bo nie, mia nie miałam czasu okay. i jestem po prostu pod tym względem strasznym leniuchem. Jakby. Nie mogę się zmusić do tego, żeby to zrobić, więc... Nie, mogę po, nie możesz pojeździć po Ameryce po tych wszystkich no, bezdrożach. No wiem właśnie, ale najgorsze jest to w sensie, że w tym roku jest tak intensywny rok w mojej pracy, w sensie, że tyle że rzeczy będzie się działo, że już też nie wiem, będzie kiedy to działo. zrobię, ale będzie się działo. No tak, tak. okej. Okay. To ja ci życzę bardzo na koniec tego, żebyś umiała nic nie robić i widziała w tym wartość coraz większą. I żebyś zrozumiała, że jesteś bardzo wyjątkowa i dobra w tym, co robisz. Bardzo dziękuję. A ja też zapraszam wszystkich do komentowania naszej rozmowy. Komentujcie. M moją gościnią to była Daria Zawiałow. Bardzo dziękuję. Ostatnia rzecz. Kamilu. Bo nie porozmawialiśmy za dużo o muzyce, a zapomniałem cię zapytać, jaką płytę zabrałbyś na bezludną wyspę? Jedną? Jedną płytę na bezludną hmm. wyspę? Coś, co by ci się nie znudziło. O matko, tylko jedną? Ale masz to już w głowie. Wszystkich na tym łapie. No dobra, więc ja trochę dyplomatycznie wy, wy, mm. wyjdę z tej sytuacji. Na milion procent byłaby to płyta The Strokes. I nie wiem, która ponieważ mi się co chwilę zmieniają y, moje ulubione płyty tego zespołu. Aktualnie moją ulubioną jest najnowsza płyta, The New Abnormal, więc, więc na chwilę obecną tą, ale za pół roku mogłabym ci powiedzieć, że inną? Ale byś już nie mogła... Na bezludną wyspę, bo tam, nic, Jedna płyta tam płyta The nic nie dopływa. Jedna płyta The i w, i, w, i w ostatnim momencie wchodząc na statek y, miałabym Aby kilka okładek to. i bym wyrwała tą, <laughs> tą którą chcę, ale to by był, wiesz, to by był ostatni moment, ale na pewno byłaby to płyta The Strokes, Mojego zespołu życia. Wszystkiego najlepszego w nowym roku, następnym i w każdych kolejnych. E... Bardzo dziękuję i wzajemnie i dla Państwa również wszystkiego dobrego. Happy New Year. Do widzenia. Daria Zawiałow. Kamil Kraszewski, Buddy Buddy Hour. Jej! Yay. Yay.